Jankowie mają troszkę mniej. Zespół śpiewaczy, Święta Cecylia. Tak. I rozpoczniemy, drodzy Państwo, właśnie te zapowiadane kolędowanie z widownią oczywiście, żeby wejść w ten nastrój świąteczny, więc myślę, że za moment zaprosimy do wspólnego kolędowania wszystkich Państwa. I ja myślę, że zanim chór pokaże swoje umiejętności, to może zaproponuję taką bardzo znaną kolędę Przybierzeli do Betlejem. Zgadzacie się Państwo? Tak, proszę bardzo, ja teraz tutaj do instrumentu właśnie dosiądę i Przybierzeli do Betlejem. Oczywiście kto? Pasterze. Jeszcze raz, drodzy Państwo, kto przybierze do Betlejem? I teraz usłyszę. Yeah.
kolęda kolejna wspólna, to taką, którą dzieci lubią, a dzieci tutaj widzę, że są, wiodą prym nawet podczas śpiewania, więc pójdźmy wszyscy do stajenki. Też trzy środki, zapraszam do... Oh.
Myślę, że drodzy Państwo, znana melodia i w takiej polskiej wersji językowej. Yeah.
zakończenie też zaśpiewamy taką wspólnymi siłami piosenkę, bardzo słynną piosenkę, która praktycznie dziennie pojawia się w mediach kilka razy, a jak nie kilkanaście. Zapraszamy Maję Budniewską, która nam wykona zwrotki, a wszyscy razem wspólnie zapraszamy do wykonania refrenu. A będzie to oczywiście co? I jaka piosenka? Jest taki dzień, dokładnie tak. Pani menadżer oczywiście też, pani Irenki, która osobiście wkładała czekolady do tego, widziałem. Położyła swoją. Tak. Drodzy Państwo, pragniemy bardzo serdecznie podziękować. Jeżeli czujemy jakiś niedosyt, to możemy jeszcze zaśpiewać dzisiaj w Betlejem. Jako bis. Bardzo proszę, dzisiaj w Betlejem. W takim razie... Czysta porodziła syna.
Chrystus się rodzi, anieli grają, pasterze śpiewają, bydlę tak pękają, cuda, cuda ogłaszają. Chrystus się rodzi, anieli grają, pasterze śpiewają, bydlę tak pękają, cuda, cuda ogłaszają. Dzieciom to piastuje i Józef Święty, i Józef Święty ono pielęgnuje. Chrystus się rodzi, anieli grają, pasterze śpiewają, bydlęta tak krękają, cuda, cuda ogłaszają. Chrystus się rodzi, anieli grają, pasterze śpiewają, bydlę tak klękają, cuda, cuda ogłaszają. Bardzo i oczywiście chcielibyśmy ogromnie podziękować naszemu maestro Krzysztofowi Brzozowskiemu. O, nie trzeba, ja mam za, przede wszystkim za przygotowanie tak pięknego kolędowania w Miejskim Domu Kultury w Rumi. Jeszcze raz dziękujemy. Dziękujemy maestro Krzysztof Brzozowski. Wielkie brawa! Życzymy Państwu przede wszystkim zdrowych, pogodnych, ale i spokojnych świąt Bożego Narodzenia i wszyscy wesołych świąt! Dziękujemy serdecznie. Będę przybywał. Mam nadzieję.